Młodzi Eko Kreatywnej. Dzisiaj zapraszam Was na specjalny filmik i wiecie, to jest wtorkowy filmik, taki ekstra trochę, czyli nie jest to nic stylówkowego, chociaż jakieś tam stylówki być może będą, zestawy z biżuterią, bo dzisiejszym tematem jest biżuteria vintage. Pokażę Wam trochę biżuterii, której nazbierałam. Można powiedzieć, że było to takie moje poszukiwanie skarbów. Nie miałam wcześniej czasu się tym zajmować, a ostatnio musiałam zrobić porządek w moich rzeczach teatralnych i w szkole, i w samym teatrze, i zebrać jakieś resztki biżuterii, które tam trzymałam, nie miałam się nimi kiedy wcześniej zająć. No i teraz Wam pokażę cały ten plik, nie wiem jak to nazwać, ten całą hałdę takiej biżuterii i będę Wam pokazywać, jak przeglądam te rzeczy i które z tych rzeczy przydadzą mi się do stylizacji tu na co dzień. Być może będzie tam coś, o czymś kompletnie też zapomniałam, bo szczerze to niektóre te rzeczy dostawałam takimi też partiami od niektórych osób. Jest tam część biżuterii po mojej cioci, są tam biżuterie też, które mi przekazano do kółka teatralnego, no i przejrzymy to, co się nadaje faktycznie do kółka teatralnego, co do teatru, co do codziennych stylizacji na przykład. No, mam nadzieję, że będą tam fajne rzeczy, bo nawet już dokładnie nie pamiętam, co tam jest. Pokażę Wam też kilka rzeczy, które kupiłam dzisiaj. Biżuteria za grosze. Zobaczycie, może jakieś stylówy z nimi. Tą biżuterię pokażę Wam w zbliżeniach. To będzie taki, powiedzmy, specjalne ujęcie na stół i na moje dłonie, jak przeglądam tą biżuterię, żebyście w ogóle cokolwiek widzieli, bo tutaj byłoby to bardzo niewidoczne. Jeżeli coś będzie takiego, co uważam, że będzie fajnie wystylizować, od razu to Wam to pokażę też w stylówce. No i dodatkowo pokażę Wam też porcelanę, którą kupiłam. Mały hol porcelany, pięknej porcelany, także zapraszam już serdecznie, jeśli taka tematyka Was interesuje. No i oczywiście Was zachęcam do zajrzenia na moje inne media społecznościowe, na Instagrama, na Facebooka. Zapraszam Was na moje Vinted, bo teraz robię tam wielką wyprzedaż, można powiedzieć akcję bardziej, bo część zarobków większość właściwie zarobków z tych zakupów będzie przeznaczona na pomoc dla Ukrainy, dla osób, którymi tutaj się też opiekujemy, między innymi, no bo już cały czas, że tak powiem, łożymy na to, no i chcemy też troszeczkę wspomóc to finansowo, ze względu na to, że naprawdę się to wiąże z kosztami sporymi. Także jeżeli jesteście zainteresowani, to zapraszam i będziecie mieć też od razu świadomość, że pomożecie też osobom potrzebującym. Bardzo Was też proszę o zasubskrybowanie kanału, przyciśnijcie sobie przycisk powiadomień, dzwoneczek, ażeby wiedzieć o kolejnych filmach, no i polubcie filmik, proszę. No. I teraz zapraszam już na przegląd porcelany. Kochani, zobaczcie, to są rzeczy, które kupiłam dzisiaj w Lumpeksie. Przepiękne moim zdaniem, już Wam wszystko pokazuję. Talerz do kompletu, bo już mam podobne talerze wcześniej kupione. Tu jest jeszcze cena, widzicie, 8 zł. O, to była w euro wcześniej cena. No, to wiecie, to są takie normalne talerze fajansowe. To nie jest jakiś mega wypas, ale bardzo fajne, bardzo ładne wzory są. Maastricht, czyli to jest holenderskie, rodzaj Willow. No i jest w takim właśnie stylu holenderskim, chińskim, wzór jest chiński lub japoński, a natomiast robione w Holandii. No i to jest głęboki talerz, bo mam już naprawdę bardzo, bardzo podobny, troszeczkę jaśniejszy, ale bardzo mi się podoba taka ceramika. Także to jest talerz, jedna rzecz. Prócz tego kupiłam trzy filiżanki, prześliczne są, takie delikatne, małe, po 4 zł były bodajże te filiżanki. I zobaczcie, taki wzór mają, tak to wygląda, moim zdaniem przepiękne są te filiżanki, no i oczywiście jak się popatrzy, nie wiem czy to będzie widać, przez światło, to widać, że to jest prawdziwa porcelana przezroczysta, to nie jest fajans, to nie jest jakieś fabrycznie robione, tylko to jest przepiękna porcelana.
i ślicznie malowana. Naprawdę bardzo, bardzo podoba mi się wzór tych filiżanek, ich kształt. I tutaj mają jeszcze takie złocenie na rancie. I są w idealnym stanie. No po prostu są, to są takie cacuszka. Uwielbiam coś takiego. Małą kawkę z mlekiem owsianym rano. Bardzo jestem zadowolona. Przepiękne. Ja mam dużo filiżaneczek takich niebieskich, ale po prostu kocham takie cacka. I bardzo lubię z nich pić kawę. To jest sama przyjemność. Ostatnia rzecz to jest taki pojemnik. Zawinęła tu pani i bardzo dobrze. Pojemnik jest też holenderski, też z Delft, ręcznie malowany. I to jest przecudowne. To jest trochę takie, to są takie, jak już mówiłam wcześniej w innym filmiku, takie trochę produkty typu nasz nie Włocławek, tylko Obolsławiec. Ręcznie malowane, no tylko to ma jeszcze dużo dłuższą tradycję, jest oczywiście dużo droższe, mimo tego, że nasze już z Bolesławca produkty są dość drogie, ale to Delft oryginalne produkty są naprawdę drogie. No i oczywiście tutaj będę trzymać sobie albo jakieś przyprawy, albo herbatę, przepiękny, w idealnym stanie, zobaczcie, tutaj jeszcze jest taki lew, to jest w ogóle już taki wypas totalny, przepiękny kształt, ręcznie malowana porcelana, no po prostu... Mega, mega. To jest wszystko bardzo misternie malowane. Naprawdę, zobaczcie sobie. I tutaj jest sygnatura z Delft. O. No, także takie skarby dzisiaj mi się udało zdobyć. Mam nadzieję, że moje rzeczy się Wam podobały. A teraz już obejrzymy sobie biżuterię. I od razu też mówię, że biżuteria mojej mamy, biżuteria vintage, przegląd jej biżuterii z moją mamą będzie w osobnym filmiku. Teraz nie mogę tego zrobić, ponieważ moi rodzice również goszczą u siebie osobę z Ukrainy i po prostu nie ma warunków, żeby to kręcić. Mam nadzieję, że to rozumiecie, ale taki filmik obiecuję, że już będzie niedługo, jak tylko sytuacja się trochę wyklaruje i będzie możliwość fizyczna to zrobić. Także kochani, zapraszam. Mam tu taką broszkę vintage, która jest takim dużym bursztynem. Próbujemy to sfokusować. Broszka vintage z takimi wiszącymi tutaj bursztynami. No i w ogóle ona jest taka w stylu lat 60. bardzo. Nie wiem, czy się to da bardziej skadrować. O, może teraz. Piękny bursztyn. Z wiszącymi takimi tutaj zawieszkami z bursztynu. No i dzisiaj do takiej stylówki właśnie ta biżuteria brązowej. Brązowej z długą kamizelą. Jeszcze mam bransoletkę również vintage z bursztynów. Ale właśnie ją przed chwilą zdjęłam nieopatrznie. No i taki piękny zegarek szwajcarski po mojej cioci z takim zielonym paskiem, który mi pasuje tu do swetra. O, teraz będziecie widzieć. Odziedziczyłam po mojej cioci, po żonie mojego dziadka. Bardzo, bardzo ładny, stylowy zegarek, taki prosty. No i taka stylóweczka dziś. Tak to wygląda. Pokażę Wam teraz, o patrzcie, jaka paka biżuterii. To jest kosmetyczka Batyckiego w ogóle, jakaś stara. Za Iwonu nawet chyba. No i pokazuję Wam najpierw te rzeczy, co dzisiaj kupiłam, a jedną dostałam. Ten talerz odłożymy. Pierwsze pokażę Wam, co dostałam za darmo. To mi się bardzo spodobało. To jest taka ozdoba do pokoju dziecięcego, ale pani mi to dała za darmo. I zamierzam z tego zrobić jakieś breloczki albo ozdobę do jakiejś torby. Coś z tym wymyślę, bo mi się bardzo podoba. To jest takie ręcznie robione, wiecie, szydełkowo. Takie rzeczy są teraz bardzo modne i w ogóle są bardzo piękne. Uważam, że to trzeba mieć naprawdę talent, żeby wydziergać takie sarenki. To są takie dwie sarenki. No i też takie po prostu bombki jakby z bawełnianej włóczki. I myślę, że będzie z tego całkiem fajna przywieszka, albo nawet dwie. Może nawet dwa breloczki z tego zrobię, jakieś fajne do torby. Za darmo. No i teraz zobaczcie. O, plączę się. Kupiłam za po 2 złote dwa naszyjniki na takiej wyprzedaży już dzisiaj. Super, to jest takie jakby... Chyba nie z drewna, chyba to jest z jakiejś masy wycinane. Szczerze Wam powiem, że nie wiem, co to jest za tworzywo. Na pewno to nie jest plastik. Jest to albo jakiś róg, albo
albo jakaś taka modelina, nie wiem. Coś takiego, co wygląda na naturalne. Chyba to nie są kamienie raczej. Nie, nie sądzę. Może ktoś z Was wie, to mi możecie dać znać. To wygląda tak. Jeżeli wiecie, co to jest za materiał, tak to chrzęści, o. No to możecie mi napisać. Przepiękny kolor i właśnie podobny, widzicie, do bursztynowego koloru. Ja mam taką bransoletkę bursztynową. No i ten, mam też naszyjnik z bursztynu. Ale ten naszyjnik będzie super wyglądał do takich letnich sukienek lub kreacji jakichś, na przykład lnianych. Ja mam takie kolory, pamiętacie pewnie, jeśli oglądacie takie kolory właśnie sukienek i w ogóle mam taką sukienkę też w takim właśnie ciemnożółtym, musztardowym kolorze. Myślę, że to będzie świetnie się w lecie prezentować. Ja bardzo lubię takie etniczne ozdoby i mają fajne wykończenie. Tu w dodatku na taki haczyk. I są takie złote dodatki tutaj, z takiego jakby miedziane takie. No, jak za 2 złote, super. Odkładam na bok. A druga rzecz to jest przepiękny naszyjnik czarny, chyba nowy, afrykański, wydaje mi się, bo to jest drewno na 100%. I to jest takie bardzo ciemne drewno. Mam nadzieję, że zobaczycie kolor. To jest taki prawie czarny brąz. I tutaj ma takie rzeźbione trzymania. No i tutaj będzie może widać, że to jest drewno. I też na haczyk się zapina. I wcześniej kosztowało aż 22 zł, czyli nie aż tak tanio, ale dotrwało do wyprzedaży, no i udało mi się to kupić za 2 zł, więc w ogóle superowo. I bardzo fajnie, lubię takie całe naręcza jakby tych kiście, tych naszyjników. Wygląda to przeuroczo do takich etnicznych sukienek właśnie. To by super pasowało do białej lnianej sukienki albo do takiej afrykańskiej wzory. Też wyglądałoby mega super i do nowoczesnej jakiejś też, takiej prostej, minimalistycznej. W każdym razie naprawdę piękny naszyjnik. Dobra, idziemy dalej. No i teraz ta tajemnicza torba, słuchajcie, w której... O Jezu, wyrzucę to po prostu, słuchajcie, tak? Jest tego trochę. No, już widzę, że tu część rzeczy będzie się nadawało tylko do kostiumów z daleka jakby. Ale kto wie, co, może coś... O, już widzę, że są też rzeczy, które będę na pewno stylizować. Okej, to jest dużo biżuterii vintage ogólnie. Część właśnie dostałam kiedyś od po cioci. Ojej, nie wiem od czego zacząć. Dobra, zacznę od początku, przesuńmy to. Może tak, zacznę od największych rzeczy? A nie, okej, tu Wam najpierw pokażę, bo to mi się to wrzuciłam przed chwilą. Troszeczkę ubity, ale przepiękny. O, no niestety widać to ubicie. Może da się to wyszlifować. Właśnie a propos tej mojej biżuterii, którą teraz mam na sobie bursztynowej, to dostałam po cioci również taką broszkę srebrną. Tutaj jest pieczątka srebro w stylu takim secesyjnym. I to jest prawdziwy bursztyn. Oczywiście niestety będę musiała chyba spróbować wypolerować to ubicie tutaj. Bardzo szkoda, no ale no niestety to jest stara biżuteria. No i to jest naprawdę taka vintage broszka i takie broszki były właśnie popularne w latach 50., 60., 70. No, ale jest piękna. Jest faktycznie taka trochę jak secesyjna, o ile nie jest secesyjna. Ale wydaje mi się, że to jest właśnie taka z okresu art deco bardziej. Śliczna, naprawdę piękny kształt i ten bursztyn też jest przepiękny. Może się uda go ocalić tutaj. Mam nadzieję. Dobra, to tyle. A teraz już przechodzimy do przeglądania tego bałaganu. No i teraz zacznę od może bransoletek. Coś takiego tu mam. No i... Takie szklane koraliki i takie metalowe części, ale te metalowe części są z jakiegoś takiego lichego materiału, nie wiem co to jest. Nie, to chyba jest plastik malowany jak tak. Te koraliki są metalowe, ale te zawieszki nie są metalowe, tylko plastikowe malowane. Także to jest takie coś, co można włożyć de facto gdzieś do jakiejś... sztuki teatralnej dla dzieci, no bo to może robić z jakąś biżuterię piratów. Tu są jakieś takie kotwice, rekiny. Dobra, czyli to idzie do teatralnych takich, wiecie, biżuteria, którą z daleka można oglądać, ale z bliska już nie bardzo. Czyli nic ciekawego specjalnie. Ale wiecie, takie rzeczy są też bezcenne, bo do przedstawień szkoda dobrej biżuterii, bo może się to zniszczyć, obić i tak dalej. A
A zawsze takie gadżety robią dodatkowo fajne wrażenie. Także to jest dobra rzecz, tylko nie do noszenia tak normalnie. Ok, tutaj mamy naszyjnik z takimi szklanymi koralikami. Chociaż te chyba są plastikowe. A tu mamy takie trochę jak hematyt pokrywane kulki, ale to jest plastikowy naszyjnik, także to też nie jest jakieś wielkie halo. Nie wiem, może wyglądałby do czegoś fajnie. Ale generalnie to raczej jest też coś takiego, co bym zostawiła właśnie do zajęć teatralnych, bo to może zrobić gdzieś jakiś fajny efekt wow do jakiegoś kostiumu. Ale nie jest jakieś specjalnie wartościowe, ani też no, z bliska to no, widać, że to nie jest jakaś wysokiej bardzo jakości biżuteria. O, tu mamy jakiś znowu taki duży. A, coś odplączemy tutaj. Oj, uwielbiam to. Czekajcie. O, chyba się uda. Dwa się zaplątały. No, jeden z drugim. Okej, dobra. Przesunę to trochę, bo przeszkadza w widoku. Tutaj mamy taki naszyjnik ze sztucznymi perłami i drewnianymi korelami. I to jest taki... takie fashion jewelry, takie, ale w fajnym kolorze. Trzeba przyznać, że to akurat ma bardzo fajny kolor i może się przydać, bo jest takie naturalne. Tu jest ten sznurek, drewniane korale. Myślę, że może nawet zostawić sobie do jakichś stylizacji z właśnie takich typu z lnem, czy na lato z czymś takim. Można też to może jako bransoletkę użyć? Nie, za krótkie. Zdejmę też to. Dobra, to może zostać jako taka do stylówek rzecz, która może zrobić fajny kolor, bo tutaj jest takie połączenie niebieskich fioletów. Okej, to możemy zostawić. Co my tu mamy? A tutaj widzę, mam spinkę, którą kiedyś nosiłam i teraz ją jakby odgrzebałam, ale są dwie takie spinki. To są takie spinki w stylu lat 20. z cekinów i koralików, takie o, wsówki. I to jest rzecz, którą używam w teatrze, więc ją wezmę do teatru z powrotem, bo to było w jakiejś takiej torbie, którą przytaskałam i wrzuciłam do tego worka. Okej, co tu jeszcze mamy takiego dużego? Tu mamy jakiś ciekawy naszyjnik. O Boże, ale to zaplątało się. Czekajcie, moi drodzy, już to odplątujemy. O, jest. O, i tu jest taki na mosiężnym łańcuszku. Bardzo ładny łańcuszek, zobaczcie. Nie, naprawdę ładny. Tak piękny, misternie zrobiony. No, całkiem fajnie to wygląda. No i to jest taki wisior z emalią. Mosiądz i emalia. Nawet fajnie to wygląda, powiem Wam. Może całkiem ciekawie się prezentować do jakiegoś swetra. Ja nigdy nie byłam fanką takich tego typu rzeczy, ale to nie jest złe i to nie jest jakiejś złej jakości, serio. To nie jest jakiś taki plastik dziadowski, tylko to jest naprawdę mosiądz z przepięknym łańcuszkiem. No powiem Wam, że chyba sobie to zostawię. Nie wiem, skąd to mam nawet. Nie wiem, czy to też nie jest z tej serii po mojej cioci właśnie. No dobra, czyli to by było coś, co można by też zostawić do stylówek i w ogóle do noszenia. Aha! I do tego, patrzcie, do tego teraz widzę, że są jeszcze kolczyki. Ja co prawda nie noszę sztucznych kolczyków, znaczy sztucznych, to jest mosiądz, ale wiecie, to nie jest złoto ani srebro, a raczej ja preferuję w ogóle złoto, ale srebro czasem też noszę. No całkiem fajny komplet. Może to będzie wyglądać ciekawie do jakiejś właśnie takiej letniej też stylizacji albo do jakiegoś świetnego swetra. Wiecie co? Całkiem fajny zestaw. Nie wiem, co o tym sądzicie, ale wydaje mi się, że to jest całkiem ładne. Nie wiem, na ile dobrze to zobaczycie. O, tu widać taki brąz, prześwieca ten mosiądz. I bardzo ładne emalie, ale przede wszystkim naprawdę superowej jakości jest ten łańcuch. No dobra. Ten zestaw myślę, że będzie przydatny. Całkiem fajny jest. Co my tu dalej mamy? Broszka. O! Broszka, którą kiedyś sobie przypominam, że gdzieś widziałam. Ale to jest taka zwykła metalowa broszka. To nie jest żadne srebro. To nie jest żadne nic srebrnego, ale broszka z naturalnymi kamieniami i perełki są sztuczne, ale kamyczki takie delikatne są naturalne. Myślę, że coś takiego można do czegoś użyć. Może nawet jakieś torebki pasować.
To jest też jednocześnie naszyjnik. O, można sobie to przewiesić. Nie jest to chyba do końca w moim stylu. Chyba za dużo się dzieje na tym drzewku. Ale może akurat do czegoś spasować. Do jakiejś szarej na przykład kreacji sukienki. Może całkiem fajnie wyglądać. Można też przypiąć to do beretu. Albo do jakiegoś kaszkietu. W każdym razie tak to wygląda. Całkiem nie jest to brzydkie, ale... Ale nie wiem, zastanowię się jeszcze, czy zostawiam to sobie, czy biorę to do rzeczy teatralnych, do kostiumowych. Mam tu jeszcze jakieś takie kolczyki, zupełnie nie w moim stylu, plastikowe. W środku jest jakby zatopiony materiał w panterkę. Takie fashion earrings, ale chyba je zostawię do teatru, bo wiecie co, jednak czegoś takiego, aż tak dużych kolczyków nie lubię nosić. Znaczy ja w ogóle nie lubię dużych kolczyków. Aczkolwiek, tu są jeszcze jakieś takie dżety wiszące. No, nie, to pójdzie do teatru raczej na pewno, raczej do zajęć teatralnych. Teraz tak, ojej, co tu się dzieje? Widzicie, tak to jest, jak właśnie się wrzuca coś i nie przegląda przez jakiś czas. Wszystko się miesza. Dobra, okej, spróbujemy to rozplątać. Tutaj jest naszyjnik w stylu vintage, ale to jest strasznie brzydkie, wiecie co? To chyba nawet nie wiem, czy do teatralnych zajęć się przyda, bo chyba to pójdzie na kawałki, może się przydadzą takie do jakichś prac plastycznych, takie koraliki. Bo to zobaczcie, jakie to jest brzydko wykonane, to jest takie chamskie, jakby taki chamski plastik jeszcze z widocznymi takimi cięciami na bokach. Także nie, to idzie moim zdaniem do w ogóle do wyrzucenia, znaczy do rozczłonkowania. I teraz tutaj mam jakieś kolczyki z perełkami sztucznymi oczywiście, ale całkiem fajne wrażenie robią te kolczyki. Można by je użyć na pewno do jakichś zajęć teatralnych, może nawet do jakiejś kreacji. O, to do wielu kreacji pewnie by pasowało. Nie jest to takie złe. No wiecie, ja nie będę ich nosić raczej, to raczej jak już to do jakiejś stylówki, ale nie są brzydkie, są całkiem urocze te, ładne kolory mają te kolczyki, także zostawimy je na razie tu na boku razem z broszką. O, a propos broszek, kolejna broszka vintage i zobaczcie, to jest taka przefajna broszka i w ogóle nie wiem, czy ona nie jest srebrna, ale chyba nie ma pieczątki. Jest w kolorze srebrnym, takim lekko złotawym, ale raczej srebrnym. Ma przepiękny kolor tych jetów, piękny kolor ma tych kamyczków, facetowane takie ala diamenciki, różowe, w takim fajnym kolorze. I w ogóle ona jest taka super vintage, że będzie pięknie wyglądać na przykład właśnie do jakiegoś swetra, bluzki, na torebce, będzie też mega robić wrażenie. Także to jest super, super rzecz i fajnie, że ją znalazłam z powrotem. Gdzieś widziałam broszkę jeszcze, tak mi się... O, jest! No i ta broszka to też jest mega super rzecz. Zobaczcie, też jest to jednocześnie naszyjnik, jakby można to przywiesić, nie naszyjnik, tylko zawieszka. I to jest chyba z tego, co mi się wydaje, czekajcie, tu jest napisane, jest Avon. Stara vintage broszka z Avonu i zobaczcie, jakie to jest słodkie. To jest naprawdę śliczna broszka. Ona jest tak urocza, ma takie niezapominajki jakby. I one w dodatku są ruchome. Czekajcie, zobaczmy, czy to się... No, normalnie one się ruszają tutaj. Są tak przymocowane na takich obrotowych... na takim obrotowym jakimś systemie. Ale super. Przepiękne są te niezapominajki. No w każdym razie, tą broszkę będę raczej na 100% nosić. I ma piękny kolor. Prześliczny, taki na lato. Do jakichś błękitnych... jakiegoś błękitnego żakietu. Super, super, mega mi się podoba. Z tego jestem mega zadowolona. Te dwie broszki, super. Odkładam je tutaj jako ulubione. O, jeszcze jedna broszka i ta też Avon widzę. O, jest ten, ale już ta mi się tak nie podoba, ale jest też spoko. Może się przydać. Ma ładny zestaw kolorów. Taki właśnie bursztynowy trochę, takie jaśniejsze i ciemniejsze żółte. Może do jakiegoś tam czegoś z daleka wyglądać ładnie, bo ona niestety ma takie dosyć plastikowe te kamienie. No mniej mi się podoba zdecydowanie. Tamta vintage, bo ta nie jest taka vintage, to już widać po tyle. Tamta była taka prawdziwa vintage, nie wiem, pewnie miała ze 30 lat,
A ta to pewnie jest taka raczej nowsza broszka. No, nie wiem jak to wycelować, żeby to było dobrze widać. Okej. Niezła, niezła. Zostawiam ją na pewno. Może się do czegoś przydać. Tak jak i tamta z drzewem. Okej, co my tu mamy jeszcze z takich dużych rzeczy? Jakaś bransoletka, taka metalowa, nawet porządnie wygląda. Wydaje mi się, że to jest plastik, raczej na pewno. Albo ceramiczne takie kółeczka. No nie jest to aż takie złe. To jakieś w stylu korali. No, a to jest takie coś a la koral. Coś do takiego, nie, trochę inny odcień chyba. Ale w każdym razie ta bransoletka, wbrew pozorom, całkiem ciekawie wygląda. Chociaż nie wiem, czy nie jest trochę zbyt taka archaiczna jak dla mnie. Zobaczymy. No, też muszę się zastanowić nad tą bransoletką. Ale wykonane to jest porządnie. To nie jest takie jakieś dziadostwo chińskie. Całkiem fajnie to wygląda. Zobaczymy, co z tym zrobimy jeszcze. No i mam tutaj dwa takie naszyjniczki małe. O Jezus, wszystko się tu plącze. Takie małe naszyjniczki a la koral, ale to jest plastik. To są też takie vintage naszyjniki z plastikowych tych, więc to chyba poleci do, słuchajcie, do teatru, bo to czasem może podkreślić fajnie kolor jakiejś stylizacji. To wygląda jak modelina i to chyba są, tak, to są z modeliny takie. Także to idą do teatru albo nawet do jakichś takich, wiecie, prac plastycznych też, bo takie rzeczy też są potrzebne. Całkiem fajny kształt mają te koraliki, tak wracając jeszcze. Ale niestety, no, trochę to jest zbyt takie tanie. W sensie widać z bliska, że to są po prostu takie, wiecie, sztuczne rzeczy. Kształt ma ciekawy dość, ale chyba jednak się tego pozbędę. Dobra, tu mam jakąś bransoletkę, ale chyba urwaną. Taka dość ozdobna. Może i byłaby fajna, jakby była niezniszczona. A gdzieś tutaj coś mi mignęło w takim kolorze. Czyli mi się wydawało, że ona była urwana i gdzieś tu jest druga część. No dobra, jak znajdę drugą część, to się zastanowię, czy się da to uratować. Ale generalnie trochę to jest tandetne. Fajnie to wygląda w sumie, ale jak nie znajdę końcówki, to i tak się z tym nie da nic zrobić. Odkładam to na razie tu. O, kolejna taka bransoletka modułowa. I ta już jest metalowa. No, ta już jest metalowa. Ma fajne te ceramiczne kamyczki i szklane też. No, nie jest to w moim stylu. To jest dla mnie zbyt takie ostentacyjne, więc to też poleci do teatru. Ale kolorystyka i w ogóle jakby już wykonanie tej bransoletki są dużo lepsze. No ale jednak, dajemy to do teatralnych. Coś tutaj jest fajnego. O, i to jest przepiękny naszyjnik vintage, według mnie przynajmniej, z takich ślicznych kryształów. Słuchajcie, jak to fajnie jest w dotyku, takie szeleszczące. Szkło. Szklane paciorki różowe i takie kuby jakby. Z przezroczystego, z takiego kryształu szklanego i takie małe między nimi. Fajna rzecz, kurczę. Muszę to spróbować wystylizować dla Was, bo niełatwo się taką biżuterię stylizuje, ale może to wyglądać superowo do jakiejś sukienki takiej w pastelowych kolorach. No muszę to spróbować. Może mi się uda zrobić dla Was jakąś stylówę z tym. Odkładam to do tych fajnych. Teraz się trochę pospieszę, bo tutaj są jakieś, widzę, rzeczy, które... To jest taki pleciony z nitki naszyjnik, który będzie raczej na pewno do teatralnych, tak? Bo on jest taki z plastikowymi koralikami, nic takiego fajnego znowu. Ogromne klipsy, fashion earrings, klipsy z takimi szklanymi kulami. Ojej, jakie to jest, słuchajcie, jakie to jest ogromne. No nie, no tego nie będę nosić. Może jakaś osoba o większej głowie i twarzy mogłaby takie wielkie klipsy nosić, ale na pewno nie ja, więc to odkładamy. Kolejne klipsy, a tym razem takie całkiem fajne vintage klipsy, zielone kamienie takie. No, powiem Wam, że te są spoko na mosiądzu i takie widać, że bardzo vintage. Mają piękny kolor taki zielony.
Może takie klipsy się nawet mi przydadzą do czegoś. Odłożę je do siebie tu. Znowu tutaj widzę jakiś długi naszyjnik z kolczykiem zahaczonym. I naszyjnik, o, naszyjnik, który, a nie, to jest też kolczyk, myślałam, że to jest jakaś zawieszka. Naszyjnik z takiego srebrnego metalu, to na pewno nie jest srebro. Z zawieszkami i z takimi jakby stacjami, nie wiem jak to nazwać. No całkiem ładny ten naszyjnik, tu ma aniołka, taki trochę taniutki, ale może fajnie wyglądać właśnie do jakichś teatralnych przedsięwzięć. Okej. Następnie idziemy. Tu jest jakiś kolczyk, tylko czy mam drugi kolczyk? A jest! Nawet jest w torebce, ciekawe, co to jest. Aha, kolczyki z zawieszkami takimi długimi, plastikowe. No nie, to takie rzeczy to już tylko na teatr. Coś wiecie, bo to w teatrze może coś bardzo spektakularnie wyglądać z daleka. Z bliska to nie jest już zbyt jakościowe, ale z daleka może robić wrażenie i o to właśnie chodzi, prawda? O, i tu mam coś, co by mi chyba pasowało do tego. Oj, ale niestety chyba nie ma drugiej części, drugiej zawieszki. Ale zawieszkę można znaleźć, bo to mi się wydaje, że mogłoby być fajne. To jest szkło w ogóle artystyczne, to nie jest plastik. Szkiełka, takie szklane zawieszki, no może to fajnie do tego naszyjnika, takie, tylko trzeba to wyczyścić na pewno. Może to pasować fajnie. Dobra, to zostawiamy jako komplet. Tu jest jakaś taka bransoleteczka, to raczej do zajęć teatralnych pójdzie. Kolczyki, znowu fashion earrings, ale fajne fashion earrings, takie cygańskie, indyjskie trochę. No, fajne, fajne. Nie wiem, czy nie zostawić sobie ich do jakiejś, tymczasem do jakiejś stylizacji właśnie takich letnich, bo fajnie robią wrażenie te kolczyki. Tak, o, do zdjęć na przykład. Dobra, zostawiamy je na razie. Zobaczymy, co dalej. O, i tu mam całkiem fajne małe perełki, które takie krótkie naszyjniki też często w stylizacjach się przydają, więc sobie je zostawiam właśnie do zdjęć. A tutaj mam ogromne kolczyki. Oh my gosh. Patrzcie, jakie wielkie. I oczywiście to nie jest żadne srebro, chyba. No chyba, że jest. Ale nie. Nie, 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 to nie ma żadnej pieczątki, więc to są takie zwykłe metalowe kolczyki i no nie, one są dla mnie nawet fajne, ale one są dla mnie za duże, zdecydowanie. Takich kolczyków na pewno nie będę nosić i w związku z tym pójdą do zajęć teatralnych. A tutaj mamy znowu srebrne z zawieszkami, też całkiem spoko, ale już te wyglądają moim zdaniem już trochę tak, trochę bardziej tanio i z daleka tylko się moim zdaniem mogą nadać, dlatego też idą do teatran. O, znalazła się część tej bransoletki, która była urwana. Może się uda ją naprawić. Miejmy nadzieję. Tak. O, jest. No dobra. Okej. Okay. O, to jest coś, czego szukałam od jakiegoś czasu i nie wiedziałam, co się z tym stało. I teraz okazało się właśnie, że to było w tej torbie, w szafie z zajęciami teatralnymi. Okej. No i to są przepiękne vintage'owe korale, czerwono-białe ze szkła. Takie szklane kryształy. Śliczne są. Według mnie są przepiękne. No nie wiem jeszcze do czego mogłabym je włożyć, ale na pewno znajdzie się jakaś kreacja, do której to będzie bardzo pięknie wyglądać, bo one się ładnie błyszczą. Są takie superowe w dotyku. Bardzo mi się podobają te, zobaczcie, jakie są ładne. Całkiem fajne moim zdaniem czerwono-białe korale. Dobra, no to jest też fajna rzecz. Kolczyki jakieś mam tu. O, i te kolczyki są całkiem fajne. One są takie hematytowe jakby. To są takie takie szklane, robione na hematyt. Jakiś włos tu jest. Koraliki na nich. I wygląda to bardzo uroczo.
Spoko są te kolczyki, naprawdę. Zostawię je sobie, bo czasem się przydają takie rzeczy do jakiejś sukienki właśnie wieczorowej, czy do czegoś takiego, co ma podobny kolor. Dobra, to są fajne kolczyki. Idę dalej. Teraz jakieś vintage klipsy znalazłam. O, patrzcie. Takie naprawdę, naprawdę vintage. I takie klipsy zawsze warto mieć, bo do niektórych vintage stylizacji, na przykład na lata 80, to może wyglądać super elegancko. I zobaczcie, one są bardzo ładne. Bardzo porządne, takie ciężkie metalowe. W takim trochę jakby nie miedzianym, tylko właśnie mosiężnym kolorze. Podobają mi się. Fajne, co prawda klipsów nie noszę, ale może właśnie do jakiejś stylizacji. Teraz jakieś kolczyki jeszcze znalazłam. Gdzieś tu widziałam. Oj, są. I to są kolczyki chyba z... Nie wiem, czy to jest amet. Jakiś taki półszlachetny kamień na 100%. Klipsy. No i klipsy, no wiadomo, nie będę raczej nosić klipsów, ale właśnie... No nie wiem w sumie, co z nimi zrobię. Zobaczymy jeszcze, bo muszę je do czegoś przymierzyć, czy to się w ogóle sprawdzi, bo ja raczej tego typu kolczyków nie noszę. Chociaż te kamyczki są ładne, ładnie wyglądają i to są prawdziwe kamienie, bo widać nierówności takie w nich. Dobra, zobaczymy, co z nimi jeszcze. Tutaj mam teraz... Ojej, patrzcie, co tu się dzieje. Straszne zaplątanie. Dobrze, że to wreszcie zrobię. Z malusieńkich takich muszelek na szyjnik. Malusieńkich, ile to roboty, nawet coś takiego. No i też coś takiego może się nawet fajnie do czegoś sprawdzić. Albo kilka takich różnych powiesić do jakiejś stylizacji letniej, takiej plażowej wręcz. Może wyglądać całkiem uroczo. Także to sobie zostawię. No i została końcówka, jakieś kolczyki z sowami. Aha. No to jest metal taki zwykły, więc ja tego też nie będę nosić, więc też pójdzie to do teatralnych zajęć. Tutaj mam jakąś zawieszkę, która jest od niczego. No dobra. Tutaj mam kolczyk, który gdzieś widziałam drugiego, ale nie wiem gdzie i muszę go poszukać, więc odkładam. Kolczyki w stylu secesyjnym teraz, patrzcie. Takie też porządne na mosiądzu. I tutaj mają... taką inkrustację, jakby to jest malowane emalią, po prostu. Kolorowa emalia na metalu. Także, ale moim zdaniem całkiem niezły wzór. Nie wiem, czy to zobaczycie dobrze, bo wbrew temu, co się wydaje, to tutaj światło jest dość nieciekawe. Może się uda zobaczyć. Ładny kształt, taki rzeczywiście secesyjny. Ciekawe te kolczyki, chyba sobie je zostawię, bo do fioletowy teraz jest modny i może coś takiego wykminimy. Okej, okay, i teraz mam jeszcze jakieś jedne kolczyki, znowu takie chyba samodziałowe, artystyczne jakieś. Tutaj jest szkło, tak. Szkło i metal i takie koraliki. Całkiem to ciekawie wygląda, może bardzo fajnie wyglądać do jakiegoś kostiumu. Także to chyba będzie na zajęcia teatralne, bo one są dość porządne, wyglądają jak takie łezki. Prawda, może to spoko wyglądać do jakiegoś właśnie kostiumu teatralnego, od Królowej Śniegu, czy jakieś inne takie postaci. O, mam jakiś taki hematytowy, stalowym kolorze pierścień z różą i to jest jakaś szklana róża chyba, tak. Nawet fajnie to wygląda, ale no ja nie będę nosić raczej czegoś takiego, więc... Na razie to schowamy do teatralnych. O, znowu kolczyk bez pary, więc do wyrzucenia pójdzie. O, a tutaj mamy pierścionek, słuchajcie, z takim, ale jest bardzo zaśniedziały. Chyba go wyczyszczę i Wam potem pokażę, jak to wygląda, bo on jest całkiem fajny, tylko jest tak czarny, to jest na 100% srebro, tak, widać tutaj pieczątkę. Jak go odczyszczę, to Wam pokażę, jak wygląda, bo on ma normalnie tutaj takie jakby mikrocyrkonie. To jest srebrny pierścionek, muszę go wyczyścić, żeby Wam pokazać, bo to teraz nic nie zobaczycie. I znowu klips bez pary do wyrzucenia. Oh my god! I to jest to, czego też szukałam razem z tamtym drugim naszyjnikiem. Przepiękny zestaw, zobaczcie. Kryształy,
Nie wiem, czy to nie są kryształy Swarovskiego. W każdym razie kryształy z takim efektem zorzy, z takim opalizującym efektem. Vintage kryształy, zobaczcie, z taką vintage zawieszką tutaj. Prześlicznie to wygląda. To jest naprawdę bardzo, bardzo urokliwe. I efektowne niesamowicie. Do jakiejś sukni, do jakiejś kreacji wieczorowej to wygląda przecudownie. Naprawdę, to jest piękne. I tutaj są do tego klipsy do kompletu, identyczne, z takimi pięknymi właśnie kryształami. I tutaj też jest kryształek w obudowie takiej. Także to jest superowa rzecz. To jest superowy komplet. To i do tego najfajniejsze, o, to są takie vintage korale, które mają naprawdę jakąś tam wartość. No i te moje broszki po prostu są prześwietne. Te dwie broszki to są najlepsze w ogóle z tych rzeczy chyba. I co jeszcze tu takiego? No i te naszyjniki, co dzisiaj kupiłam, na pewno są ekstra też. Też na pewno będę je używać, bo bardzo lubię takie etniczną biżuterię. Także to jest też coś, co jest takim fajnym fajną zdobyczą. No i ten komplet, powiem Wam, że jak teraz tak patrzę z perspektywy, ten komplet taki z emalią też mi się całkiem podoba w takim vintage stylu, z przepięknym łańcuszkiem. Także no, fajne. Cieszę się, że odnalazłam te rzeczy. Piszcie koniecznie, co się Wam podobało, czy w ogóle coś z tych rzeczy Wam się podobało i czy lubicie vintage biżuterię, czy lubicie polować na skarby, bo ja dzisiaj zapolowałam na te dwa naszyjniki, ale tak w sumie to wszystko czuję, jakby było moją zdobyczą, bo niektóre rzeczy w ogóle nie wiedziałam, że mam, niektóre zapomniałam, że były, no i czuję, że to jest taki odzyskany skarb, a niektóre to w ogóle ich nie pamiętam i chyba ich nie widziałam nigdy. Także moi drodzy, tymczasem kończę z tym przeglądem. Mam nadzieję, że się Wam coś z tego spodobało. No i słuchajcie, znalazłam, oczyściłam ten pierścionek i znalazłam jeszcze dwa w rogu zaplątane. Srebrne, wszystkie ze srebra, więc spoko. Nie jakiś metal dziadowski. Patrzcie, ten pierścionek po wyczyszczeniu. Uda się czy się nie uda? Uda się. No zobaczcie, jest przepiękny. Ja wiedziałam, że on jak się go wyczyści, to będzie naprawdę piękny pierścionek. Zobaczcie, on ma takie nic nie naruszone, cyrkonie. Po prostu wystarczyło go pastą do zębów wyczyścić i naprawdę jest śliczny. Zobaczmy, nie wiem, czy on będzie na mnie dobry. Chyba, on by chyba był dobry na mój serdeczny palec. Moment. Muszę zdjąć ten mój. A nie, jednak nie. Na środkowy. Bo niestety ja mam, nie mam niewielkie palce. Tutaj nienaturalnie to wygląda. Ja naprawdę nie mam takich czerwonych dłoni, ale to oświetlenie powoduje. Zobaczcie. Naprawdę bardzo, bardzo ładny pierścionek. Bardzo fajny kształt, nowoczesny. I przepięknie te cyrkonie są oprawione. Także super rzecz. Kurczę, nie wiedziałam, że coś takiego mam. I tu jest też bardzo ciekawy pierścionek srebrny. Też go trochę wyczyściłam. Ma również tutaj takie jakby... Chyba to są... To chyba ma imitować cyrkonie. Taki wzorek po prostu. Przepiękny. Wygląda jakby był węzeł na tym. Ten jest mniejszy. O, ten jest dobry na mój... Na mój palec serdeczny. Bardzo ładny wzór, naprawdę. Śliczny pierścionek, serio, i srebro. Także naprawdę taki artystyczny wręcz. Jeszcze znalazłam jakiś taki vintage pierścień w bardzo nowoczesnym kształcie i z kamieniem. I nie wiem, co to za kamień, ale to jest na pewno jakiś kamień. W sensie to nie jest jakieś szkiełko, tylko to jest prawdziwy jakiś minerał. Taki bardzo, bardzo nowoczesny kształt i też srebro to jest. O. Nie da się tego sfotografować, ale w każdym razie jest to srebro. Wszystkie te trzy pierścionki są srebrne, więc super, słuchajcie. Znalazłam prawdziwe skarby i naprawdę piękna biżuteria to jest. To nie są jakieś tandetne, takie cienkie rzeczy, tylko duże, grube, srebrne pierścienie w bardzo ładnych wzorach.
No, każdy z nich w sumie jest fajny, a ten to mi nawet pasuje do tego dzisiejszego stroju, ten brązowy. Wow. Drodzy, mam nadzieję, że mieliście frajdę z tego przeglądu. Ja jak najbardziej. Mam nadzieję, że moje pomysły na zestawy z tymi vintage rzeczami też się Wam podobały. Jeśli Wam się podobają takie filmiki, to dajcie znać, co o tym sądzicie. Czy czasami powinnam coś takiego robić. A tymczasem zapraszam Was już teraz na kolejne programy, bo będzie haul lumpeksowy z wyprzedaży super taniej oraz będzie również dalszy ciąg programu o markach, które warto kupić w lumpeksie. Także będą dwa kolejne programy już o takiej tematyce, a tymczasem żegnam się z Wami i oczywiście też bardzo Was proszę jeszcze raz o zasubskrybowanie i polubienie filmiku. Pozdrawiam serdecznie, cześć! Pozdrawiam Polkę.